Biorąc pod uwagę emocje wyczuwalne na trybunach jeszcze przed spotkaniem, dziś szykuje nam się starcie piłkarskich gladiatorów. Zapraszamy na Estadio de Vallecas. Meldujemy się ze Stadio de Vallecas w Madrycie. Szykuje się tutaj dzisiaj porcja dobrego futbolu. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Już za chwilę emocje związane z meczem w La Liga. Rayo Vallecano zmierzy się z Realem Madryt. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bram. I ruszyła pierwsza połowa. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. I teraz rzut wolny. Tak nie można grać. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Vinicius. Real ma teraz miejsce z boku. Benzema! Brawo! Cudowna parada. Będą to pokazywać w skrótach. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Dośrodkowanie do Benzemy. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Mendy. Przy piłce Alaba. Dani Carvajal. Alaba. Benzema przy piłce. Próba odbioru i przerwany atak. No cóż, to było złe podanie po prostu. Dawid Alaba. Mendy przyjmuje piłkę. Toni Kroos. Mendy. I z piłką u nogi teraz Kroos. Posyła piłkę w szesnastkę. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Benzema. Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. Cierpliwie szukają możliwości przedarcia się przez obronę. Dobrze to było pomyślane, płynnie szło, ale nie udało się przełamać obrony. Antonio Rüdiger. Mendy przyjmuje piłkę. Przy piłce teraz Toni Kroos. Teraz Mendy. No nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy. Ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Zbytnie mrawo w obronie. Przeciwnik zaraz zagrozi ich bramce. Ależ teraz piękne podanie górą. Uwaga! Dani Carvajal. Mendy przyjmuje piłkę. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki, nie? Szansa! Czy przełamie impas? Ależ Courtois wybronił tę sytuację. Pani zwąchali krew. Ciągle coś się dzieje pod bramką. Pytanie, czy w końcu coś z tego wyniknie.
A teraz znakomite dogranie. Tanie interweniuje bramkarz. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Łatwo łapie ten centrę. Źle bity róg. Aurélien Tchouaméni. Koniec tej akcji. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. I Vinicius. Królewscy niemal ciągle przy piłce. Statystyka posiadania na ich korzyść. Pamiętajmy jednak, że przy braku przewagi bramkowej przewaga posiadania to zaledwie ciekawostka. To świetnie, że utrzymują się przy piłce, ale muszą grać agresywniej, rozklepać obronę, przycisnąć... Nie ma! Pokazał teraz klasę! Do podania dochodzi Benzema. Real Madryt zatrzymany przez świetną interwencję bramkarza rywali. Wciąż mamy remis, ale to była dobra akcja królewska. No, nie dają za wygraną. Szukają dalej okazji. Mamy bramkę! Pierwszy gol tych derbów pada łupem ekipy gości. Ależ zrobiło się gorąco na stadionie. Co za wrzawa! Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Toni Kroos. I teraz Rodrigo. Uwaga, strzał! Tak, mamy bramkę! No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa! Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. 2-0, gramy dalej. Skrzydło odkryte, tędy teraz rusza akcja. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Kroos. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Luka Modric. Toni Kroos. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Real przystępuje do drugiej połowy w bardzo komfortowej sytuacji. Powinni kontrolować przebieg spotkania, ale też nie powinni spoczywać na laurach. Camavinga przy piłce. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Dani Carvajal. Mendy przyjmuje piłkę. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku. A czas płynie. Za darmo oddaje tę piłkę. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny.
Spokojnie teraz interweniuje Courtois. Marco Asensio. Marco Asensio. Nie kombinuje, wrzuca. Ta akcja kończy się niczym. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Uwaga, to jest setka! Ale to teraz zepsuł! Wymarzona okazja, krótki dystans. I żeby tak przestrzelić? Zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Piłkę przyjął teraz Dani Carvajal. Ale zablokowany ten strzał. Rozgrywa to więc na krótko. Niezła próba dorzucenia piłki na bliższy słupek. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. O, chyba wpadnie. Ależ teraz to wspaniale wyglądało. Proszę Państwa, to nie było łatwe uderzenie. Delikatnie podcięta piłka trafia do siatki. Piękny gol. Palce lizać. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Warto też dokładniej spojrzeć na wykończenie, bo przecież tu aż kusiło, żeby uderzyć z całej siły, ale nie. Zobaczyliśmy inteligentną podcinkę. Śliczny gol. Valverde. Mięciutko teraz. Na dojście. Dobra interwencja obrońcy. Gdyby to dośrodkowanie doszło, mogłoby być groźnie. Real Madryt traci teraz piłkę. Dani Carvajal. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Piłka pod nogami Carvajala. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Eduardo Camavinga, Marco Asensio, Hazard zagrywa teraz na dobieg. Piłka w siatce, raz jeszcze Real Madryt. Odskakują przeciwnikom, prowadzą dwiema bramkami. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Mamy więc 3-1. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Teraz zmiana posiadania piłki. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Ferland Mendy z piłką. Eden Hazard znowu z piłką. Teraz do Valverde. Piłkę ma Dani Carvajal. Dobra, teraz piłka górą. Carvajal. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Próba dośrodkowania, ale dobry blok. Nie bardzo rozumiem, co tu się stało. Głupia strata. Mamy aut.
A wizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Mendy. I teraz Rodrigo. Do końca meczu pozostało już niewiele. I widać, że oni najchętniej już by to spotkanie zakończyli. Prowadzą i wymieniają podania na własnej połowie, czekając na końcowy gwizdek. Cóż, chorągiewka w górze. Spalony. No niestety, Tomku, trzeba tu było zaczekać na powrót. Przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spaloną. No tak, to był prezent. Teraz ich kolej. Dani Carvajal. Piłka do Rüdigera. David Alaba. Mendy. Przy piłce Alaba. Rüdiger. Dani Carvajal. Celne, prostopadłe zagranie. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Ta akcja kończy się niczym. Koniec meczu. Królewscy wygrywają to prestiżowe spotkanie.